Welcome to episode number 119, Sto Jivit Nashtit, Learn Polish Podcast. You can find all our lessons on learnpolishpodcast.com. Get lessons from Camilla on polonaswitch.com. I also have the Speaking Podcast, Meditation Podcast, and the Awakening Podcast, and all can be found on freedombroadcasters.com. Cześć, Camilla. Cześć, Roy. Jak się masz? Szybko, tak, tak. Ostatni mówiłeś, ty byłeś pierwszy, za dzisiaj ja. A ty dzisiaj jesteś. Widzisz, jak to w życiu wszystko jest sprawiedliwe. Everything is fair, tak? Wszystko jest sprawiedliwe w życiu. Słuchaj, mam dla ciebie dzisiaj fajny temat. Poezja. Mam nadzieję, że lubisz poezję. Co to jest poezja? It's a poem. Poetry, tak? Poezja. I mamy bardzo popularnych polskich poetów. Poeta po polsku means... Poet. Poeta to osoba, która pisze, co pisze? Right. Wiersze. Wiersze. Wiersze means poems, tak? Czy ty lubisz wiersze? Wiersze romantyczne, wiersze patriotyczne, wiersze humorystyczne, wiersze dla dzieci. Lubisz wiersze? Nie bardzo, bo kiedy byłem na szkoła, było, nie wiem, Christian Brother. It's like I was in. It's like a priest, Christian Brother. Aha, no. And musimy uczyć poem. What's poem po polsku? Musieliśmy uczyć się wiersza na pamięć. Tak, dwa za noc. And kiedy nie może powtórzyć, musisz pić, nie wiem, 100 razy. To by było. Bardzo, tak. So od ten moment. Nie bardzo. Tak, mam trauma. So, nie wiem, czy temat, będzie to mój temat dla mnie. Tak. Nie bój się, nie będziesz musiał uczyć się, będziesz siedział, relaksował się i tylko słuchał. To dobrze. Może być, nie musisz być. Uczyć się. Dobrze, więc jest taki bardzo, bardzo popularny polski poeta i on nazywa się Julian Tuwim. I on pisał, bo już nie żyje, pisał wiersze dla dzieci. Bardzo popularne. I wszyscy Polacy i dzieci znają wiersze Juliana Tuwima. I dzisiaj chciałabym przeczytać ci jeden jego wiersz pod tytułem Okulary. Bo to wszyscy znają i myślę, że to jest bardzo fajna historia. Czyli jest pan Hilary. Pan Hilary to jest bohater, jest main hero, tak? Pan Hilary. I on szuka okularów. Looking for his glasses. Szuka okularów, tak? Tak, tak. Czyli jest pan Hilary, on szuka okularów. Jesteś gotowy? Jestem. Jesteś gotowy? Tak. Dobra. Okej. Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy. Nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie. Wszędzie szuka, parska, sapie, szuka w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka, znalazł, są. Okazało się, że ma je na własnym nosie. Rozumiesz? Rozumiem. Jesteś pan Hilary, masz czasami takie sytuacje, że szukasz czegoś, nie wiesz gdzie jest, a okazuje się, że może masz tutaj gdzieś blisko w kieszeni albo... Torebce, masz takie sytuacje? Tylko za telefon. Czasami może, nie wiem, jestem na
Skype call, and then szukam my telephone i nie pamiętam, jestem na telefon. A, jest w ręku. Tak. Trzymasz telefon i mówisz, gdzie jest mój telefon? No właśnie, i wtedy w takiej sytuacji możesz powiedzieć, że jesteś jak pan Hilary, co zgubił okulary, a miał je na nosie. Tak? Bardzo popularne to jest i naprawdę wszyscy znają, więc teraz mam nadzieję, że studenci i ty będziecie pamiętać, w jakiej sytuacji możecie mówić, że jesteś jak pan Hilary. Dokładnie. Fajnie. Mam nadzieję, że podobał ci się wierszyk i że będziesz chciał więcej. I tak samo nasi studenci, jeśli podobają wam się wiersze polskie, napiszcie komentarze, to od czasu do czasu będziemy czytać wam polskie wiersze albo polskie fragmenty z książek. Dajcie znać, napiszcie, jeśli wam to się podoba, to będziemy to robić. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję, Kamila. And basically we left the text in the description below of that poem, so you'll be able to learn it as you listen to it. We're on learnpolishpodcast.com. We're also on BitChute as Learn Polish, and we're on YouTube, so you can get all our lessons on video as well as audio. If you want some lessons from Kamila, go to polonaswitch.com. Until next week, do widzenia. До свидания.